Witam Państwa serdecznie. Dziś dla ESO Positive w szczególnym miejscu, w szczególnym czasie wyjątkowy człowiek Andrzej Nikodemowicz, osoba, która zorganizowała, tak, tutaj. Zrealizowała. Okej, zrealizowała i teraz powiemy co, gdzie i o co chodzi. Tak, witam serdecznie. Będę sobie trzymał mikrofon, tak? Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i fanów telewizji polonijnej ESO Positive. O, już się nauczyłem nawet wypowiadać to. Tak, gościmy tutaj na naszym wydarzeniu, pierwszym kosmicznym międzynarodowym festiwalu, telewizję polonijną, telewizję ESO Positive, w osobie właśnie naszej wspaniałej pani redaktor, a przede wszystkim pani doktor Agnieszki. Tak. No i powiem, że dzięki tutaj kilku naukowcom, łącznie z profesorem Markiem Pilewskim, jest to również wydarzenie naukowe, bo tutaj się dzieją naprawdę fantastyczne rzeczy. I mieliśmy właśnie jakieś niecałe godzinę temu wydarzenie bardzo spektakularne. Byłem na scenie i prezentowałem pewne połączenie z przejścia z poziomu 3D do 5D wymiarowości i oparliśmy to na takiej scenie bardzo istotnej, gdzie podróżnik wchodzi w tej opowieści wraz z nami w poziom tak zwany poza horyzont zdarzeń. I w tym momencie, kiedy się weszli do czarnej dziury, w całym Skaryszewie wywaliło światło na 5 minut. To się wydarzyło, jak mówi tu właściciel obiektu, no i właśnie główny organizator, pan Stanisław Staniszewski, który gości nas w tej pięknej, pięknej willi hotel Cyganeria w Skaryszewie koło Radomia. Mówi, że to jest pierwszy raz się wydarzyło od wielu lat. No my byliśmy przekonani, że to nie zemsta kosmosu, a nasze przejście właśnie z jednego poziomu w ten najwyższy. Powiem tak, praktycznie 100% obecność wykładowców, poza dwoma, którzy się rozchorowali, ale mamy tutaj nazwiska, które w jakiś sposób uzupełniają tą listę. Gramy od rana od 10, wszystko idzie płynnie. Wieczorem, w sesji wieczornej kolejne wykłady. W tej chwili na scenie jest Tadeusz Mroziński i jego Głagolica. Tutaj przygotowują się następni znakomici wykładowcy, między innymi dr Aszkar, który już przyjechał ze Stanów, który przybywa w Polsce, z Aleksem Polańskim, Igor Witkowski, pani redaktor Joanna Rajska z córką będą mówili o właśnie kosmicznym ujawnieniu, Aleks Berdowicz, potem będzie przerwa taka dość dłuższa, smakowa, a wieczorem koncerty wspaniałe, cztery znakomite koncerty, to potrwa dziś do północy, a może dłużej. No i jutro cały dzień z dwoma osobami, które kategorycznie prosiły, aby nie ujawniać nazwiska, bo ich wiedza nie zupełnie pasuje do systemów pojęciowych naszych włodarzy w kraju, więc będą to bardzo ciekawe chwile, no ale kiedy my to będziemy oglądać, będzie już po. I myślę, że no, będziemy zapraszali Państwa na kolejne tutaj wspólne już nasze przedsięwzięcia, bo przecież w sierpniu, 3-4, to jest w Anpolu, Stare Olesno, 12. konferencja tutaj nasza z rzędu, w sumie przez 2 lata, a będzie to drugi międzynarodowy letni festiwal zdrowia i radości, a potem wrzesień i tak dalej, także jest tego coraz więcej, bo coraz większe Państwa jest zapotrzebowanie. Państwo dzwonicie, Państwo chcecie, Państwo przybywacie, także no tutaj rozwijamy się. Rozwijamy dzięki między innymi mediom, takim jak tutaj pani doktor i jej telewizja. Także dziękujemy bardzo jako organizatorzy. No i prosimy o takie pytanie, które by mnie tutaj w jakiś sposób no, zaskoczyło. Myślę, że na dzień dzisiejszy to już nic cię nie zaskoczy, bo już jesteś przygotowany z każdej strony. Także bardzo dziękuję teraz za wywiad i też za zaproszenie, za możliwość bycia tutaj, przeżywania w tym wspaniałym gronie. I będę cię prosić o następny wywiad, jeżeli będzie taka możliwość. Także dziękuję. Dziękuję serdecznie i tutaj ESO Positive jest między innymi patronem medialnym w Anpolu 3-4 sierpnia naszego międzynarodowego festiwalu, także ESO Positive się rozwija i również od tutaj naszego środowiska ma dobrą intencję i trzymamy kciuki za rozwój tej stacji, no, która myślę stanie się kiedyś telewizją profesjonalną, polonijną. Tego życzę i niech tak się dzieje. Dziękuję Państwu i póki co róbmy swoje. Dziękuję bardzo. Dokładnie, dziękuję.